10 grudnia 2011 roku w Teatrze Szóste Piętro świętowano jubileusz 50-lecia pracy artystycznej Daniela Olbrychskiego. Obecność najznamienitszych gości, w tym prezydenta i premiera Polski oraz gwiazd teatru, filmu i dziennikarstwa, a także spektakl pod tytułem Co się zdarzyło w Madison, w którym jubilat grał w duecie z Dorotą Segdą, uświetnił tamten wieczór. W ramach jubileuszu zorganizowano benefis, w którym dla jubilata wystąpili m.in. Janusz Olejniczek na fortepianie, wraz z Wadimem Brodzkim na skrzypcach, a także zespół Skaldowie. Jak to jest w życiu aktora możliwe dożyć tylu lat pracy artystycznej jak Daniel Olbrychski? No, jak się wcześniej zaczyna, to jest to możliwe, a Daniel Olbrychski zaczynał dosyć wcześnie. Nawet jak wiemy, dopiero teraz miał czas na obronienie pracy magisterskiej w szkole teatralnej, bo wcześniej po prostu cały czas był na planie zdjęciowym. Ale też muszę powiedzieć, że tutaj przyjmując to zaproszenie, przeglądałam tę rolę Daniela Olbrychskiego filmowej. On jest gigantem, to jest niesamowite. A czego więc takiemu gigantowi życzyć w dalszej drodze? Przecież on dalej jest aktorem. Dalszych fantastycznych kreacji, dalszych fantastycznych ról. To jest wszystko. A najbardziej fantastyczna rola według pani? No, ja uwielbiam jednak Olbrychskiego jako Azję. To było coś niesamowitego. To zresztą przypomina mi moje dzieciństwo. Kmicic, Azja, ale jednak Azja, bo to też była taka odwaga, żeby nagle zmienić zupełnie jego image. W Polsce, trzeba powiedzieć, jest bardzo wielu doskonałych aktorów, którzy gdyby urodzili się gdzie indziej, na przykład w Stanach Zjednoczonych, albo w Anglii, albo we Francji, to na pewno nie ustępowaliby w niczym największym gwiazdom kina światowego, amerykańskiego czy brytyjskiego, bo są równie doskonali. Ja myślę, że Daniel Olbrychski nie należy do takich aktorów, którzy zejdą ze sceny. Ja myślę, że będzie grał, dopóki tylko będzie mógł, a ponieważ jest wysportowany, jak wiadomo, kondycję ma świetną, to jeszcze przed nami wiele lat z Danielem Olbrychskim i w filmie, i w teatrze. Kocham Daniela na scenie, bo ja pamiętam jego młode lata, jak grał Hamleta u Hanuszkiewicza. Daniel na scenie jest naprawdę najwspanialszym aktorem. Szkoda, że nie gra na scenie Teatru Narodowego, bo to jest aktor też ogromnej, dużej sceny. Daniel bardzo też pięknie pisze, ma wspaniały język, także myślę, że przed nim jeszcze pisarstwo. Danielowi Olbrychskiemu zazdrości się wszystkiego. Samopoczucia, formę, hartu ducha, pewności, siły na scenie. Bardzo często opowiadał sobie na planie. Tak więc opowieści jest od groma i one są bardzo ciekawe. Młody facet może go patrzeć i mówić, kurde, no, część z takich przygód chciałbym sam przeżyć, a mam nadzieję, że za parę lat będę miał takie do opowiedzenia. Bez wątpienia jest to jedna z tych osób, które, z których ja sam w głowie jestem najbardziej wdzięczny losowi, że dane było mi spotkać. I bez dwóch zdań, Daniel jest po prostu wielki.